Zaczęły się Mistrzostwa Europy 2020. Niestety dla nas na początek to wszystko rozpoczęło się nieudanie, od porażki 1 do 2 ze Słowacją. Dziś wybraliśmy się do Debity, żeby porozmawiać z piłkarzem, który te kadry zna dość dobrze, bo jeszcze nie tak dawno stanowiło jej sile. Z nami dzisiaj piłkarz SC Herrenwein, Paweł Bochniewicz. Dzień dobry. Że tak stanowiło jej chwilę to takie jest na wyrost, ale, ale byłem tam, byłem. Wiesz, trzeba zacząć mimo wywiad, są wakacje, dlatego y, takie, a nie inne rozpoczęcie. Jak w ogóle po wakacjach? Bo widziałem, że nie tak dawno wróciłeś. Gdzie w ogóle się wybrałeś? Jak, jakie odczucia? Czy jesteś wypoczęty? Bo sezon chyba nie był łatwy. Eee, no wypoczęty jestem. Byłem na Dominikanie. Eee, pierwszy raz tak daleko z Narzeczoną polecieliśmy. Eee, no wakacje jak wakacje. No bardzo fajnie, nic nie trzeba robić, tylko Jakieś tam drinki pić i, i, i nic więcej, więc na pewno głowa potrzebowała tego, tego rozluźnienia, bo, bo ten sezon był na pewno trudny. E, też przez, przez, przez koronę, to wszyscy wiemy, i, i na pewno e, chyba każdy potrzebuje takich wakacji teraz po tym trudnym okresie. A na wakacje piłka nożna odchodzi na dalszy plan, czy jednak na flesz skoro czasem tam wchodzi, żeby zobaczyć wyniki jakichś meczów? To znaczy zależy, zależy co. Ja zazwyczaj śledzę bardziej kolegów niż, niż jakieś kluby. No teraz jak jest euro, no to też no ten mecz polski to był tak naprawdę pierwszy mecz, który oglądałem pierwszy, od pierwszej do ostatniej minuty. Wczoraj jeszcze oglądałem Francja, Niemcy. Ale że tak powiem, nie jestem też z tych zawodników, którzy siedzą i, i tylko oglądają mecze, i, i nie mogą bez tej piłki żyć. Ja mam takie pół na pół, czasami oglądne, ale no, też nie jestem tym, który, który gdzieś tam siedzi cały czas w piłce. Musimy zahaczyć o ten wątek kadry, który z pewnością interesuje wszystkich kibiców. Za nami mecz ze Słowacją, przegrany 1-2 przez naszą kadrę. Wspomniałeś, że go oglądałeś, i, więc jakie są Twoje odczucia na temat naszej gry, jak ocenisz to wszystko, co wydarzyło się na boisku w Sankt Petersburgu? No chyba wszyscy widzieli, co, co się działo i, i, i że ten mecz nie był dobry w naszym wykonaniu. Były yy... Były dobre momenty, wydaje mi się, te pierwsze minuty, później pierwsze minuty drugiej połowy, gdzie strzeliliśmy bramkę, no ale później czerwona kartka e, krychowiaka, więc. E, no ciężko, ciężko tutaj gdzieś wybronić naszą reprezentację, ale też nie zgodzę się z tym, że, że gdzieś ta Słowacja nas jakoś zmiażdżyła, czy. czy, czy z, czy była dużo lepsza? To, to moim zdaniem nie jest prawda. Oczywiście, jak się gra jednego więcej, no to, no to na pewno grali, grali lepiej, grali płynniej, ale, yy, ale wydaje mi się, że też troszkę brakło szczęścia, bo i przy tej pierwszej bramce, i yy, no ta druga żółta kartka, no to, to może nieszczęścia, może takie. Nie wiem, jak to nazwać. Yy, no Na pewno to, to nie pomogło drużynie, a i, i, no teraz to już można tylko gdybać. Ty jako obrońca możesz chyba najlepiej ocenić to, co się wydarzyło na boisku. Sporo zarzutów wobec Paulo Souza było takich, że za bardzo miesza w tej formacji defensywnej. Były też zarzuty, że nie powołał Ciebie właśnie do tej reprezentacji. Jakie są Twoje odczucia takie związane właśnie z meczem ze Słowacją? No bo nie ma co ukrywać, że jeśli chodzi o tę grę w trójce obrońców, no to były problemy przede wszystkim z asekuracją ze strony wahadłowych. No i wydaje się, że też te wybory, które Paulo Souza zdecydował się właśnie postawić na ten mecz ze Słowakami nie do końca były były trafione, jak ty to widzisz? To znaczy, na to wszystko zależy od trenera, od tego, jak on, jak on chce grać, w jaki sposób i, i czy były trafione. No teraz jak przegraliśmy że to oczywiście jest, jest rozmowa na ten temat, że nie były trafione, ale. Też trener Sousa, selekcjoner nie miał zbyt dużo czasu, żeby gdzieś tam pokombinować przy tym ustawieniu, gdzieś sprawdzić jakieś inne warianty. Też niektórzy zawodnicy wypadli gdzieś w ostatnim momencie albo przez te mecze, które on sobie coś sprawdzał, nie było ich do gry, bo, bo tam Janek Bednarek, czy Macie gry no oni nie, nie mogli grać. I no taki był po prostu wybór, no. wynik pokazał, że, że no może były nietrafione, nie no ale od tego jest selekcjoner, to jest jego odpowiedzialność, to są jego decyzje i można się z nimi zgadzać lub nie, no ale, ale trzeba je szanować. Ty w zasadzie od początku nie byłeś brany pod uwagę pod względem tej reprezentacji portugalskiego szkoleniowca. W ogóle był jakiś kontakt ze strony jego sztabu lub po prostu od samego trenera w stosunku do Ciebie? E, to znaczy tak, ja byłem, tam miał grupę 40 zawodników, w tej grupie 40 zawodników byłem. E, mieliśmy takie konferencje z trenerem, ze z całym sztabem, poznaliśmy cały sztab, no a później już były wysyłane, wysyłane powołania i na tych powołaniach nie było, mówię no e, to są decyzje selekcjonera, jeden selekcjoner powoła tego, drugi powoła innego. Ja, ja nie jestem Robert Lewandowski czy Kamil Glik, <laughs> przepraszam, od którego zaczyna się reprezentacja, tylko byłem gdzieś zawodnikiem, który był powiedzmy tam dwudziestym którymś, czy, czy w tych okolicach, więc, więc tacy zawodnicy się zmieniają i na moje nieszczęście ktoś na to moje miejsce wskoczył. Też chyba warto wspomnieć, że doznałeś kontuzji w końcówce sezonu, no i myślisz, że to też mogło mieć jakiś wpływ na to, że zabrakło Ci jednak na tej ostatecznej liście, czy też nawet na tej pierwszej, na której w ogóle się nie znalazłeś? E, nie wiem, szczerze powiedziawszy, no na pewno e, gdybym zagrał te tam, bo cztery mecze straciłem, gdybym zagrał cztery mecze i strzelił 10 bramek, no to wtedy... Tak, no to wtedy pewnie bym dostał to powołanie, no ale to jest mało prawdopodobne. Myślę, że jakby decyzje takie już grubsze personalne były od początku podjęte i chyba musiałbym zrobić naprawdę coś wyjątkowego, żeby gdzieś tam, gdzieś tam wpaść w oko selekcjonerowi, bo myślę, że jak od początku nie wpadłem, to później może być ciężko. Aczkolwiek, no ja walczę gdzieś o tą reprezentację i będę walczył w przyszłym sezonie, czy, czy to będzie ten selekcjoner, czy to będzie inny selekcjoner, więc no tak jak mówię, każdy chce grać w reprezentacji, tam jest określona ilość miejsc, a, a chętnych na w reprezentacji jest bardzo dużo, więc każdy o to walczy i no ja też będę walczył. Teraz przed nami starcie z Hiszpanami, które może być decydujące. Oczywiście liczymy na to, że nasza kadra da radę wygrać, choć pewnie niewielu w to wierzy. Ty, jako zawodnik, który przecież grał w Hiszpanii, no to zapewne wiesz, że wygląda tam tamtejsza piłka. No nie chcę pytać, jak byś scharakteryzował Hiszpanów, no bo to nie jest jakieś wielkie odkrycie. Wszyscy wiedzą, jak ta drużyna gra. jakbyś miał wybrać jakiś aspekt, w którym widzisz po prostu szansę dla naszej drużyny, to co byś wskazuj Czy w ogóle jest coś takiego? No bo nie ma co ukryć, że te starcia z Hiszpanami dla nas no to jest kompletna męka i Niemcy czy to nawet nie jest najgorszy rywal w historii, z którym nam przychodzi grać, bo zawsze praktycznie, kiedy przychodzi ten mecz, no to jesteśmy o klasę gorsi od Hiszpanów. Myślę, że tu nie odkryje Ameryki i każdy wie, albo przynajmniej spodziewa się, jak ten mecz będzie wyglądał i myślę, że to, co zrobili Szwedzi, to, to, to jest dobra taktyka, bo no, piłki im nie, zab, nie zabierzemy i, i to... Na 99% my będziemy biegać za piłką, a nie oni, więc ta, ta gra w defensywie, dobra gra w defensywie i, i, i jakiś może stały fragment, dobry kontratak, e, czy może jakaś jedna, jedna akcja dobrze złożona, e, to myślę, że, że gdzieś tutaj bym upatrywał naszych szans. E, jeszcze na to, jeszcze gramy chyba w Sewilli, tak? Tak, tak? Więc gramy na ich terenie. Sam mieszkałem blisko Sewii i to wiem, jaka ja tam jest teraz pogoda. Wiem, jak, to się, jak się tam gra w takiej pogodzie, jeśli ktoś nie jest przygotowany i nie jest jakby yy, przyzwyczajony do, takiego, do takich temperatur. Więc, yy, no jakby obiektywnie patrząc, no tutaj jest wszystko na nie, ale no, piłka nożna jest yy, takim, yy, takim sportem, że, że no nie zawsze wygrywają najlepsi, nie zawsze wygrywają faworyci i to w piłce nożnej jest piękne. No dokładnie, zwłaszcza też, że bilans szczęścia zawsze wychodzi mniej więcej na równo, nam to szczęście w meczu ze Słowacją nie dopisało, więc trzeba liczyć, że w meczu z Hiszpanią się to trochę zmieni. Chciałem przejść do teraz wątków klubowych, przeszedłeś do Herrenwein w tym sezonie, znaczy w minionym sezonie z Górnika, Zabrze, 31 meczów ligowych, dwie bramki już trafienie w debiucie. Dla Ciebie jaka była ta kampania, jak ją ocenisz? No bo też patrzyłem w statystyki, no to jeśli chodzi o odbiory, no to top, jeśli chodzi też o starcia główkowe, no to też byłeś jednym z Lepszych zawodników w lidze, dało ci ta aklimatyzacja, która w zasadzie no, nie było i w twoim przypadku w od się strzeliłeś gola. To było w dużej mierze dzięki temu, że wcześniej grałeś, no nie wiem, choćby we Włoszech czy w Hiszpanii, to miało na pewno jakiś wpływ na to, że jedziesz do innego kraju, no ale jednak znasz język angielski, no ale wiadomo, to już jest jakiś tam handicap na samym początku, no i te inne kraje już miałeś wcześniej okazję poznać. No na pewno, jak to nie jest pierwszy wyjazd, to jest dużo łatwiej, bo, bo wiem, jak to wygląda. No też ten angielski jest bardzo pomocny ze względu na to, że wszyscy Holendrzy tak naprawdę mówią po angielsku i tak naprawdę jest ich język, no ale ten drugi jest, jest angielski i naprawdę wszyscy mówią po angielsku, więc... Jako takiej aklimatyzacji nie było na zasadzie, że musiałem się gdzieś nauczyć języka, czy oczywiście była taka, że to było po prostu nowe miejsce i, i nowy klub i musiałem zobaczyć gdzie jest restauracja, gdzie jest na przykład yy, siłownia, więc, więc taka aklimatyzacja była, ale na pewno też pomógł mi, mi ten pierwszy mecz, gdzie, gdzie strzeliłem bramkę, no bo też inaczej. Yy, przyjmujecie szatnia, kiedy, no, kiedy strzelasz bramkę i na następny dzień przychodzisz do szatni. Od razu każdy ze sobą rozmawiać i, i, i dyskutować. Gorzej było, jakby na przykład strzelił sobie samobójca i dostał czerwoną kartkę, no to wtedy od razu jest, jest też inne patrzenie na zawodnika. Yy, więc, no tak, na pewno też te, te moje podróże piłkarskie mi bardzo pomogły. i no i teraz tak naprawdę, jak są jakieś nie wiem plotki transferowe czy coś i, i słyszę, że może tu, może tu, to tak naprawdę dla mnie to jest bez znaczenia na zasadzie takiej, czy ja sobie tam poradzę, e, jeśli chodzi o tą właśnie słynną aklimatyzację. A jakie to uczucie, no bo jak grałeś w Górniku Zabrze, no to raczej nie grałeś na piłkarzy typu Dusan Tadi czy Arjen Robben, jak miało to miejsce w Lidze Holenderskiej, tylko raczej na trochę... Słabszy, jak ty w jednym z wywiadów wspomniałeś, że jeśli masz przed sobą zawodnika, który ma przykładowo 1,65 65 m i biega dwa razy szybciej od ciebie, no to łatwo się na takiej piłkarzy nie gra. No, a jednak, jak wszedłeś do Ligi Holenderskiej, no to parę takich gwiazd spotkałeś. Jak ty podchodzisz do takich meczów, kiedy praktycznie z dnia na dzień musisz się trochę przebranżowić, po prostu grać na dużo wyższym poziomie? No, taka jest kolej rzecz. No i każdy chce grać jak najwyżej, i jeśli idziesz do wyższej ligi, no to proste jest, że, że będziesz grał na lepszych zawodników. To jest, to jest fajne, to jest bardzo motywujące. I, no i jeśli widzisz zawodników, tak jak powiedziałeś, Robin Tadic, czy, czy jest masa innych zawodników za Feyenoordu PSV nordu PSV, no to to jest po prostu motywujące i, i też takie fajne, trochę jakby. Hmm, dla ciebie samego wiesz, że fajnie, że jesteś tutaj i możesz grać na takich zawodników. No i jeszcze sobie z nimi radzić, bo myślę, że ten poprzedni sezon był, był w miarę udany i, i na pewno coś tam lepiej mogłem zrobić, ale, ale ogólnie jestem zadowolony. I chciałem cię zapytać, jak typujesz wynik spotkania pomiędzy Hiszpanią a Polską. Zbieramy takie typy, więc ty możesz też zaryzykować. Nie możesz postawić na porażkę, bo wtedy no wiadomo, fala hejtu spłynie. No wiem, wiem. Chociaż eee, granic? Tak najbardziej prawdopodobnie myślę 1-0 dla nas. Bardzo dobrze, no zobaczymy, czy faktycznie się tak stanie.